poniedziałek, 21 listopada. Bardzo serdecznie witam z pokoju i pozdrawiam Słowem Bożym wyznaczonym z Biblią na co dzień, na ten właśnie dzień. W Starym Testamencie, w Księdze Ezdrasza, w 8 rozdziale znajdujemy takie słowa. Ukorzyliśmy się przed naszym Bogiem, aby wyprosić u Niego szczęśliwą drogę. A w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w 6 wierszu czytamy, Jezus mówi, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Moi drodzy, droga. Każda droga zakłada istnienie punktu rozpoczęcia, trasę do przebycia oraz miejsce docelowe. Tak więc, aby przebyć drogę, trzeba znać te trzy elementy. W naszym życiu poruszamy się między miejscami zamieszkania, pracą, szkołą, między domami naszych bliskich. Zdarza się, że pewne miejsca odwiedzamy wielokrotnie. Droga, o której mówi Pan Jezus, dotyczy trasy do miejsca, które jest naszym celem ostatecznym. Jezus mówi o drodze od obecnego życia tu na ziemi do życia z Bogiem w niebie. I chce nas tam doprowadzić. Tak jak przy każdej podróży, również na drodze do nieba, musimy określić wspomniane wcześniej trzy elementy. Dotychczasowe położenie, miejsce docelowe i trasę. Jednym z tytułów, jakim Pan Jezus siebie określa, jest też prawda. To ona pozwala nam poznać nasze dotychczasowe położenie. Jeżeli chcę ocenić swoje życie w świetle kryteriów podanych przez Boga, mogę dostrzec, jak daleko się od Niego znajduję. Jeżeli żałujemy popełnionych grzechów, błędów, wtedy stając w prawdzie o nas samych, odkrywamy swoje obecne położenie. I jest nim stan naszej grzeszności i niedoskonałości wobec wielkiej miłości i świętości Boga. Jednak nie jest to powód do smutku, bo dystans dzielący nas od Boga nie powoduje, że stoimy na straconej pozycji. Bogu zależy, aby poznając prawdę o sobie, abyśmy mogli poznać drogę dotarcia do Niego. A tą drogą jest Jezus Chrystus. Głosił On słowa prawdy, które znajdujemy w Ewangeliach, a które wyznaczają nam kierunek naszego życia. Znajdziemy tam pouczenia, wskazówki, rady, a swoim życiem Pan Jezus wskazał nam drogę do Ojca, czyli do nieba. Dla nas, dla chrześcijan, tą drogą jest upodobnienie się do Jezusa, naśladowanie Go i bezgraniczne zaufanie Bogu. Pan Jezus pokazał nam też drogę zanoszenia trudów i cierpień dla dobra innych oraz drogę pokornej służby. Taka postawa zapewnia realną pomoc innym ludziom na ich drodze do zbawienia. Tego Jezus oczekuje od swoich uczniów. Oczekuje przyjęcia prawdy zawartej w Ewangelii, oraz oczekuje zaufania i wiary, że celem naszej drogi jest życie z Bogiem w niebie. Prawda, droga i życie. Tę pełnię mamy w Jezusie Chrystusie i do tej pełni jesteśmy zaproszeni. Punktem startowym jest prawda. Drogą do pokonania jest przyjęcie postawy Jezusa i naśladowanie Go. Natomiast celem życie wieczne. Jeżeli Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to mówi, ja ogarniam wszystko. Nie bój się. Znam się na wszystkim. Wiem wszystko o Tobie i doskonale Cię rozumiem bez względu na to, w jakiej sytuacji, czy w jakim położeniu się znajdujesz, czy na jakim etapie swojego życia obecnie jesteś. Potrzebuję tylko tego, abyś mi zaufał. Potrzebuję tylko tego, abyś mi zaufała. A ja Cię doprowadzę do tego, co dla Ciebie będzie najlepsze
i co Cię uszczęśliwi, do mojego Ojca w niebie. Zachęcam Was, drodzy, pójdźmy tą drogą w prawdzie Bożego Słowa do życia wiecznego. Skorzystajmy z tego Jezusowego zaproszenia, bo On jest drogą, On jest prawdą, Pan Jezus jest życiem. Korzystajmy z tych najlepszych dróg wyznaczonych przez Jezusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia życzę.